Cześć. Wpadłam na chwileczkę, ponieważ obiecałam mojej przyjaciółce, że wykonam dla niej pudełeczko na urodziny pewnego mężczyzny. Pudełeczko. Proszę bardzo. Jak zwykle uciekam z kadru. Obklejone papierami z akrzona. Związany na wstążeczkę. Oho, coś tu dowaliłam, ale nieważne, to i tak jeszcze będę poprawiała. Dobra, ściągamy, odkładamy na bok. Pudełko z papieru kraftowego grubego, obklejone tylko tymi papierami na zewnątrz, ponieważ stwierdziłam, że nie trzeba aż tak dużo dekoracji, w formie takiego merci. No i mamy karteczkę. Pozwolicie, że pudełko odstawię na bok, żeby nie przeszkadzało. Karteczka dosyć spora i dosyć ciężka, bo jest taśmą magnetyczną z birmatą, więc widzicie, jest trochę gruba, a dlatego, że posiada ruchome elementy. I może teraz ja tutaj powiększę, chyba trochę za dużo powiększyłam, proszę bardzo. Wycięty element do jazdy autem. To jest kartka dla Krzyśka na 30 urodziny. Krzysztof pracuje w firmie DrewBet i jest kierowcą samochodu, który rozwozi kostkę brukową. I jak widzimy, tutaj jest Krzysztof w aucie i patrzy się, czy dobrze jedzie. Krzysztof, uważaj na znaki. O, bardzo proszę. Krzysztofowi pomaga tam jakiś mężczyzna w rozładunku. No i my też musimy pomóc. Wszystkie kosteczki, które tu widzicie, powycinane, są na naklejone są na taśmę magnetyczną lub na kawałeczki. One się już elektryzują do mnie, jestem tak naelektryzowana. Napis jest też na taśmie magnetycznej i można go było przesuwać i układać, ale się rozsuwało to wszystko, więc podkleiłam troszeczkę. 30 jest ze złotego lustrzanego papieru, a Krzysztof jest na czarnym taśmie magnesowej i czarna, ta, czarny papier. W środku też papiery z akrzona. Tak, może wezmę, pokażę, o, miejsce na zrobienie na życzeń, a tył kartki, która stoi, o, tak o, będzie stała, o, widzicie, tak będzie stała ta nasza karteczka, o, tył tej karteczki też ma taką jeszcze małą niespodziankę, o, i ta niespodzianka to nic innego jak kieszeń z czarnego papieru. I w środku jest takie cudeńko, naklejone jakiś tutaj jest z akrzona, też z tych papierów vintage. I to jest, o, harmonijkowy album na zdjęcia. Tak widać, harmonijkowy album na zdjęcia. I będzie można było 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zdjęć spokojnie wkleić. A jeśli nie będziemy chcieli na okładkach, to 8 zdjęć. Album przygotowany jest na zdjęcia 9×13, więc będzie jeszcze taka czarna rameczka wokół po wklejeniu. Wydaje mi się, że to będzie fajna pamiątka z imprezy. Koleżanka już ta moja obiecała, że będzie robiła te zdjęcia, żeby Krzysztof miał jak zapełnić. No i co? No i to chyba wszystko. Na razie niewiele robię, ponieważ naprawdę nie mam czasu. Wychodzę szybko, wracam późno, ale coś na kanał wrzucę. Cieszę się, że z Wami tutaj byłam. Trzymajcie się cieplusieńko i do zobaczyska. Pa, 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 pa!